Wanda Chotomska, Balelada o Krasnoludku. Jest taki chłopiec, nie wiem, czy go znacie. Co krasnoludka ma na etacie? Płaci mu pensję, a ten krasnal za to we wszystkim go wyręcza. Za drobną opłatą. Kiedy mamuś trzeba w praniu pomóc, synek spokojnie może wyjść z domu, bo krasnoludek zrobi, co potrzeba. Za krople mleka i za skórkę chleba. Za ziarnko maku i za suchą bułkę przyniesie mamie z kiosku przyjaciółkę. Za pół rodzynka dywan wytrzepie i jeszcze sprawunki pozałatwia w sklepie. Za ćwierć cukierka posprząta ogródek. Taki pracowity jest ten krasnoludek. Zdasz dziebko cukru i za wody kapkę zaparzy mamie wspaniałą herbatę. Za ziarnko kawy kawę poda tacie. Dobrze krasnoludka jest mieć na etacie. Koniec balelady. No a teraz pora, żeby z balelady wyciągnąć morał. Jeśli nie masz krasnoludka na etacie, sam pomagać musisz mamie oraz tacie. Choćbyś nawet był dryblasem i drągalem, choćbyś wąsy już zapuścił i miał brudkę. Dla mamy i dla taty bądź krasnalem, bo ktoś musi być w rodzinie krasnoludkiem.